Hello na kanale. Ciąg dalszych gadanych vlogów na świeżym powietrzu. Patrz, jak jest tutaj cudownie. I tak, dzisiaj chcę poruszyć temat mojej czerwonej strzały, czyli mojego Nissana. Czy mam tak dziwny widok? O, tak lepiej. Otóż ostatnio ktoś tam pytał, jak mój samochód się sprawuje, czy jestem zadowolona, że mam samochód elektryczny. I ogólnie Wam powiem w tym filmie, jak to wygląda, jak mój Nissan się właśnie sprawuje, czy jestem zadowolona, czy kupiłabym go ponownie i tak dalej. Tak więc zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że mój Nissan jest jednym z najtańszych samochodów elektrycznych, jakie tutaj są. Myślę, że tańszy może być Buddy. To jest taki mały, kanciaty samochodzik, dwuosobowy. Tak mi się da, że dwuosobowy. Chyba dwuosobowy jest. Taki mały klocek. Jest jeszcze jakiś tam Zoe i takie małe samochody elektryczne, ale właśnie Nissan również jest jednym z tych najtańszych. On ma też mały zasięg w porównaniu do tych samochodów, które wychodzą teraz i mają, wiecie, 500-700 km. Mój Nissan maksymalnie ma około 150 km, więc to jest dosyć mało. Tyle, że ja mam do pracy tylko 10-12 km. Więc daleko nie jest i jest on wystarczający. Wcześniej miałam w pracy ładowarki elektryczne. Ostatnio mi je usunęli. To jest normalny skandal. I od 3 miesięcy ich nie ma, więc wielki minus, bo co 4 dni, 3-4 dni, zależy jak tam szarżuję, muszę ładować Nissana, bo bateria już jest na wykończeniu. I to jest takie uciążliwe, więc jeśli macie samochód z małym zasięgiem, no to trochę lipa. Jak macie z większym, no to taki problem to nie problem. Ładowarki tutaj są wszędzie, zwłaszcza, wiecie, ja mieszkam praktycznie w Oslo. Pracuję w Oslo i ładowarka jest na każdej stacji benzynowej, każdej stacji paliw tak naprawdę. A jeśli nie tam, no to wiecie, pod galeriami. Różne stacje są po prostu z samymi ładowarkami. No naprawdę nie można narzekać, bo nie ma tak, że o, jedna jest i za 20 km kolejna. Tylko one są co chwila i jest tyle firm, które mają swoje ładowarki, że nie trzeba się tak naprawdę martwić, czy właśnie na jakąś traficie. Tak więc jeśli chodzi o Nissana, ja jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza, że jeśli chciałabym mieć trochę większy zasięg, na przykład Teslę starą, bo na nowe samochody nie patrzę, bo ja nie chcę brać kredytów na samochód. Nissan jest dla mnie wystarczający na tyle, co ja jeżdżę. Zwłaszcza, że Daniel ma swój samochód spalinowy, więc jak dalsze wycieczki jakieś, no to wsiadamy w jego samochód i tyle. No, tak więc Nissan mi wystarcza, a ja bym chciała kupić na przykład Tesla Model S z 2000, nie wiem którego roku. No to bym musiała zapłacić 200 tysięcy, a mieć może, nie wiem, 20 km więcej. Więc naprawdę, jak mój Nissan kosztował 60 tysięcy koron i dopłacać tyle, żeby jeździć Teslą, która ma taki sam zasięg, a pewnie więcej zjada prądu niż Nissan, no bo większy samochód, no to ja naprawdę wolę mojego Nissanka. Zasięg mój Nissan ma 150, przy dobrych wiatrach 160 na wolnym ładowaniu, ale to nie jest realne kilometry, które przejedzie, on może przejedzie 100. Więc pamiętajcie, samochód, o Jezu, elektryczny, to zawsze musicie mieć tak 1/3, że odpadnie Wam z tego zasięgu. Nie wiem w sumie, jak jest z najnowszymi, ale myślę, że zawsze coś odpada, bo wiecie, jedziecie pod górkę, no to tej baterii o wiele więcej zjada, tak samo jak wiecie, z paliwem, ze spalaniem. Zjeżdżacie z górki, no to troszkę tej baterii przybywa, ale na przykład samo włączenie ogrzewania, klimatyzacji, to zjada mi na dzień dobry 10 km, które wraca po wyłączeniu. Z tym, że w trakcie jak ta klimatyzacja, ogrzewanie chodzi, no to kilometry zjadają mi się, wydaje, tak podwójnie szybko. Żeby nie powiedzieć potrójnie. Więc w zimę, jak teraz mam ładowarek, no może być kiepsko. Mogę trochę pomarznąć. Całe szczęście Nissan ma ogrzewane siedzenie i kierownicę. Oczywiście się śmieję, ale czasami naprawdę bywało tak, że musiałam przeoszczędzić, nie włączać ogrzewania, bo by mi gdzieś po drodze padł. Jeśli chodzi o ładowarki, tak jak wspomniałam, jest ich naprawdę dużo, ale często nie działają. Wpisujecie kod, albo właśnie włączać aplikację i coś nie chce ruszyć w ogóle. Więc bardzo często miałam tak, że Nissan już na wyczerpaniu, a jedna ładowarka nie działa, druga ładowarka nie działa, kolejka do ładowarek. Więc to jest uciążliwe, no bo
rzadziej się spotyka, żeby nie było na przykład paliwa na stacjach benzynowych, niż niedziałająca ładowarka, bo to jest naprawdę norma. Nawet kilka dni temu, jak byłam w galerii, wstawiałam film, no to ktoś walczył z ładowarką, bo niestety nie działała. Więc plusem na pewno jest to, że nadal jest trochę taniej wszystkie wjazdy do Oslo, ogólnie bramki wjazdowe, niż dla samochodów spalinowych, więc to jest jakiś tam plus. Jednak też to się ciągle zmienia. Zamiast się pokazywać, pokażę Wam troszkę widoczków po prostu. Bo to światło tak jest, że i tak będzie albo prześwietlone wszystko, a tak zawsze możecie nacieszyć oko, bo naprawdę jest pięknie. Tak więc jeśli chodzi o ładowarki, to czasem mogą Was zaskoczyć, a wjazdy do miast są na razie ciągle tańsze. Już chyba nie o połowę, ale jakąś jedną trzecią, jedną czwartą taniej niż dla samochodów spalinowych. Dodatkowo kiedyś można było jechać bus pasem, czyli ten pas, który jest przeznaczony dla autobusów, dla taksi. I właśnie na początku, jak wchodziły samochody elektryczne, to Norwegia zachęcała, żeby kupować samochody elektryczne, bo jest bardzo dużo przywilejów. Chyba w Oslo na początku były darmowe parkingi, darmowe bramki były, i to nie tylko właśnie w Oslo. Można było jeździć bus pasem. Więc wiecie, rano do miasta ogromne korki. Później po południu ci, co z miasta wracają, też w tych korkach stoją. A jak mieliście elektryka, no to przyjeżdżaliście bokiem jak państwo. Od jakiegoś pół roku, już wiecie, jest tyle tych samochodów elektrycznych, że bus pas był zawalony. Autobusy się spóźniały i miasto sobie postanowiło, że koniec tego. Elektryki już nie mogą jeździć pasem dla busów i dla taksówek. W Polsce myślę, że ludzie bardziej by się oburzyli, ale Norwedzy są bardziej tacy: nie można, to nie można, nie ma co z tym walczyć, ktoś tak powiedział i tak ma być. My tam by się w Polsce pewnie się wykłócali bardziej. A oni zazwyczaj tak no co, tak musi być i koniec. Więc nie ma już bus pasów, jeden przywilej odpadł. Nie ma darmowych parkingów, kolejny przywilej też odpadł. Chyba są troszkę tańsze niż dla spalinowych, ale nie jestem pewna. I niedługo dojdzie pewnie do tego, że żadnych przywilejów nie będzie z samochodów elektrycznych, bo skoro tyle ludzi ich ma, to chcąc, nie chcąc, i tak będą korzystać z elektryków. Nieważne, czy bramka będzie taka sama do płacenia, czy nie. Myślę, że niebawem, niestety, ale będziemy płacić tyle, co auta spalinowe. Nowe elektryki mają fajne to, że one mają te szybkie stacje ładowania, 15 minut, i już mogą jechać w podróż. 75% baterii załadowane, coś takiego. A mój Nissan takiego czegoś nie ma. I tak się w miarę szybko ładuje na tych ładowarkach, co są na stacjach. Ale to na pewno nie jest super szybkie ładowanie, więc z godzinę, żeby załadował się na te 150 km. Czy te kilometry starczają? No jakbym miała podwójnie, to bym się nie obraziła. Ale jest jak jest. Tyle co do roboty dojechać, to dojeżdża. Czekam tylko na te ładowarki, aż znowu je zamontują. Jak wychodzi to cenowo? Zakładając, że paliwo jest średnio za jakieś 22 korony, powiedzmy 20 koron, żeby łatwiej się liczyło. No to jak ktoś ma spalanie, nie wiem, 6 na 100, nie znam się na tym absolutnie. Nigdy nie miałam swojego spalinowego auta, więc ciężko mi powiedzieć. Czyli 6 litrów na 100 km zapłacicie 6 razy 2, 120 koron. A ja na 100 km zapłacę połowę tego, na szybkiej ładowarce pod galerią. Więc jakbym ładowała w domu, to jeszcze taniej by to wyszło, więc opłaca się nadal, nawet jeśli prąd jest o wiele droższy niż kiedyś, zwłaszcza w zimę, jak nam dowalą taki prąd, że hoho. Jeśli ktoś ma samochód elektryczny, to na pewno wychodzi na spory plus, niż jakby miał spalinowy. A to, że mój ma mały zasięg, to po prostu jest to duże ograniczenie, jeśli bym chciała gdzieś dalej jechać, że właśnie co chwila trzeba go ładować. No niestety, ale żeby mieć taki zasięg już fest, no 300-400 nawet kilometrów, fest zasięg to ma już około 700, no ale nawet takie 300-400, to ja bym musiała zapłacić chyba z 200 tysięcy więcej, albo może nawet 300, więc no nie, no to jest ogromna różnica, jak ja zapłaciłam 60, a bym miała zapłacić 300 tysięcy za auto, więc siedzę z moim Nissankiem tak długo, aż padnie mu bateria. Jeszcze tylko powiem, że mój Nissan już nie ma jednej celi, a cela to jest, wiecie, tak jakby żywotność tej baterii, że już stracił tą maksymalną i on, zanim go kupiłam, miał też regenerację baterii, więc
Może dlatego też traci szybciej te kilometry, no nie mam pojęcia. Ale największy plus samochodu elektrycznego to jest zwłaszcza dla tych, którzy mają ciężką stopę. Powiem wam tak, z elektrykiem żadne mandaty wam nie straszne, zwłaszcza jeśli macie taki marny zasięg jak mój Nissan. Chociaż nie mogę narzekać, że marny, bo czasem widzę, że troszkę taniej, na przykład za 50 tysięcy sprzedają samochody, które mają 80 km. No to mój Nissan przy tym to jest naprawdę królewicz. Powiem wam czemu nie może, nie musicie się obawiać mandatów. Po prostu ta bateria tak szybko spada, jak wy wciśniecie tego gazu, że od razu się odechciewa. Więc zazwyczaj ja jadę tyle, ile można. Jest 50, jadę 50 albo mniej. Jest 80, to samo. Powiem wam, że tak jest 80 albo 110 jest na autostradach czasami. Jezus. Normalnie mój Nissan ma zakaz wjazdu na takie autostrady. Ta bateria tak szybko zjada się, a jeszcze nie daj Bóg, jak jest pod górkę. To nic, tylko dzwonić po lawetę. Tak więc Nissan na pewno mój nie jest przystosowany do szarżowania. Odechciewa się od razu zasuwać, jak właśnie te kropeczki spadają, bo tam macie też 5 zielonych, czy więcej, i 5 chyba białych. Jeśli się samochód ładuje, no to zielone widzicie, że są w stronę ładowania. Jeśli depniecie, no to te białe pokazują wam, jak bardzo natężenie baterii schodzi. Uff. Ale też dodam, że nie mam stresu. Na przykład moje siostry mówią, że samochód elektryczny to jest stres, bo nie wiadomo, ile dojedzie. Jak już tak znacie mniej więcej swój samochód, znacie trasę, którą jedziecie, no to się nie stresujecie, no bo wiecie, jak to mniej więcej działa. Ja zawsze mam z tyłu głowy, że 1/3 prawdopodobnie nie przejadę tego, co mam. Jak jedziemy na Holmenkollen, to tam bardzo dużo, chyba 50 km zabiera mi na odcinku, może 50 przesadziłam, ale z 30 km zabiera mi na odcinku może 3 km albo 4, bo jest tak mocno pod górkę. Więc no, musicie znać infrastrukturę. Kiedyś pojechałam moim Nissanem do Bu Sommerland. To są takie baseny na świeżym powietrzu, zjeżdżalnie, taki aquapark. Już pomijając, że w lato jest tam zimna woda. Ja nie polecam. No to dobra, jak już nawet pojedziecie, to spoko. Lepszy rys niż nic, ale... Boże, to już jest w górach! I tam mój Nissan, nie wiem, że dużo mniej ładowarek. Taki lipny zasięg, że ja w pewnym momencie mówię, kurde. Cofnąć się do ładowarki raczej nie dam rady. A tu jeszcze ciągle pokazuje mi prosto i miałem jeszcze daleko na ten Sommerland. I jechałam już tyle pod górę. I nie wiem, trzeba zjechać z tej górki, się załadować trochę, ale no i tak ja mam gdzie załadować samochodu. Czy co ja mam zrobić? Musiałam odpalić Google Mapy. Zwykle to moje historie skrypty. Odpaliłam Google Mapy. Widziałam opcję, żeby było widać, wiecie, teren, gdzie są wyżyny, gdzie są niziny, gdzie są jakieś góry. Żeby sprawdzić, czy ja zaraz tutaj na tej drodze będę miała w dół. I te Google Mapy mnie uratowały. Bo jak zobaczyłam, że już jestem praktycznie na szczycie i zaraz będę zjeżdżać w dół. Tak, Nissan zjechał z tej góry, to on jeszcze miał zapas kilometrów. No ale jest w takich sytuacjach stresujące. Jeśli jedziecie w nieznane, no to mały zasięg samochodu elektrycznego. No właśnie, ci co lubią adrenalinę, niech sobie kupią takiego Nissana i jeżdżą w nieznane, to będą mieli tej adrenaliny aż nadto. Tak więc podsumowując, myślę, że jeśli się mieszka właśnie w okolicach Oslo, większych miast w Norwegii, ale brzydkie tło, no ale może się odwrócę. Tam jest ładniej, bo jakiś wiadukt, jakieś liście. Jeśli się właśnie mieszka w okolicach dużych miast, zwłaszcza w Norwegii, bo tutaj elektryków jest chyba nawet więcej niż spalinowych, no to warto w elektryka się zaopatrzyć, mając na uwagę właśnie kilometry, klimatyzację, ale też właśnie zalety takie jak mniejsze bramki, bo już niestety bus pas nie wchodzi w grę. Ale jeśli pojedziecie za miasto, właśnie w góry, tam już jest dużo mniej ładowarek, dużo mniej elektryków, no bo wtedy ten samochód no nie sprawdza się, nie sprawdza się, no bo wjeżdżając pod górę, tak jak wspomniałam, bardzo dużo tej baterii zjada, a zjeżdżając z tej górki niby przybywa tej baterii, ale to nie jest, wiecie, to nie jest, że tyle samo wam zwróci tej baterii, nie, nie. To jest może 1/3 wam się zwróci tego, co zostało spalone podjeżdżając pod tą samą górkę. Tak więc ja z mojego Nissanka jestem zadowolona. Życzcie mi, aby jak najdłużej działał.
ale jeśli chcecie jeździć po górach i w nieznane, to bym się zastanowiła dwa razy. Chyba że w takich państwach, gdzie właśnie elektryki są popularne, no to jeszcze pół biedy, bo będą te ładowarki, jak będą za każdym razem działać, to będzie super. Ale jakbym nie mieszkała właśnie w Oslo i w tych okolicach, gdzie wiem, że wiecie, to jest w miarę płasko jeszcze, tylko w niektórych miejscach jakieś tam większe górki, pełno ładowarek, no to raczej bym się na elektrykę nie skusiła. I tam z tym, że jest eko, to też dajmy sobie spokój, bo wiadomo, że utylizacja takich baterii to jest katastrofa. Więc eko są tylko na papierze, ale w Norwegii dużo jest takich rzeczy. Niby Norwegia jest taka eko, a co? Wieloryby zabija. A kiedyś oglądałam film na ten temat. I wieloryby są podstawą dobrego ekosystemu, żeby było wszystko z... Oj, wszystko z wody. Jak nie ma wielorybów, to kto zbierze plankton, a one też oczyszczają, napowietrzają tą wodę, czy coś takiego. Nie pamiętam, chyba coś ciemnią, ale wiem, że właśnie jest bardzo, bardzo ważną rolę wieloryby stanowią w tym całym ekosystemie. A Norwegia co roku zabija, nie wiem czy to jest jakieś święto czy coś, ale zabija setki wielorybów i aż cała woda jest taka we krwi. Po co to? To jest takie bez sensu. Ja normalnie lubię takiego bezsensownego zabijania zwierząt. Mi zawsze szkoda. I ja wiem, że ja jem mięso, więc taka hipokryzja trochę. No ale już co ma się zmarnować, jak już jest w sklepie? Ja bym miała sama zabić tą świnię czy krowę, to pewnie bym została wegetarianinem. Wegetarianinką. Czy po prostu wege. Nie wiem, jak to się odmienia dokładnie. No ale jak już jest w sklepie, to wiecie, czego oczy nie widzą, temu sercu tak bardzo nie żal. Ale bym miała sama to zrobić, to na pewno bym to nie zrobiła, bo ja miałam okazję i wiecie, co mnie to tak cieszy. I ja lubię takie, wiecie, dla mnie krowa jest taka piękna. Ja wiem, że to może brzmieć, jakbym miała wściubiu, ale miałam okazję głaskać krowę po główce i tutaj po pyszczku. Jedne, jakie są piękne zwierzęta, jakie mają wielkie oczy. Jakbym miała taką krowę zabić, to byłoby mi szkoda. Mi nawet świnki było szkoda. Ach, te mieszczuchy. No ale... Mniejsza. Koniec tematu, bo gadałam na temat samochodów i nagle o świnkach i o krówkach. Ale piękna jest tafla teraz. Zobaczcie, jak się wszystko cudownie odbija w tej wodzie. Bo jest w ogóle niewzburzona. Nic nie przejeżdżało długo, żadna łódź nie przepływała. Żaden kajak jest cudownie malowniczo. No pięknie. Taki widok mieć z okna, no to przywilej. Naprawdę przywilej. Ale cen takich domów, myślę, że nie wiem, z 12 milionów koron na przykład by ten kosztował, albo z 10 z takim widokiem, w takiej lokalizacji, gdzie ja teraz jestem. Tutaj po drugiej stronie jest ta wyspa Nesoja, od Oslo, nie wiem, to jest może z 15 kilometrów. Ta wyspa ogólnie, kiedyś słyszałam, że to jest wyspa, na której mieszka wielu bogaczy. Jestem skłonna w to uwierzyć, bo naprawdę takie fury się tam wożą, takie chaty stoją. I ceny tych domów, jak sprawdzacie, są ogromne. Tak więc 10 milionów koron jak nic. Nie przedłużając, dzięki za oglądanie i życzę Wam miłego dnia. Wpadajcie na Instagram ikestresvlog i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!